Dwa stada owiec zjadły niemal 300 kg medycznej marihuany na plantacji nieopodal Almyros w Grecji. Sprawa jest tak ciekawa, że postanowiliśmy wysłać Ludwika Sobolewskiego do Grecji, aby przyjrzał się bardziej zagadnieniu. Szanowni Państwo, jest wtorek, witam serdecznie. 9:30, a to oznacza rynki na papierze. Oczywiście nie jest to celem, dla którego Ludwik Sobolewski jest w Grecji. Niemniej jednak wiem, że panowie przygotowali kilka informacji z rynku lokalnego oraz z tym, co się dzieje. Ludwik Sobolewski, Jan Przetulski-Łazarowicz, witam panowie serdecznie. Cześć Tomek, dzięki bardzo za to wprowadzenie. Ludwika widzimy w jakiejś pięknej scenerii. Myślę, że tutaj powinniśmy zacząć od jakiegoś oficjalnego stanowiska, że więcej z tym panem w takich okolicznościach nie będziemy nagrywać programów, bo za oknem w Warszawie, jak wiadomo, piękna jesień, natomiast lekko pada i te 11 stopni wywołuje, myślę, że trochę inne emocje niż, jak widzę, pewnie koło 20 paru na Tasos. Także Ludwiku, mam nadzieję, że to twój ostatni wyjazd we wtorek i żebyśmy po prostu nie musieli się tutaj widywać w ten sposób, bo niektórym może być trochę przykro. Halo Tasos. Panowie, jesteście obaj w wybitnej formie, wspaniałe wprowadzenia. Rzeczywiście mam dowody na moją obecność w Grecji, bo nade mną drzewo oliwne. Być może widać też skrawek Morza Egejskiego. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że jestem tylko tutaj dosłownie przez chwilę. Znaczy jutro mnie tu już nie będzie, a w ogóle to jestem w drodze z Turcji, 2000 km prawie w ciągu weekendu. I chcę wam pokazać, żebyśmy już przechodząc do rzeczy, skupili się na tym, co, o czym się pisze na papierze, tym razem na papierze greckim. To jest grecka gazeta i zobaczcie, tutaj jest taki obrazek w tym miejscu przedstawiający gigantyczną manifestację, która odbyła się w Stambule w niedzielę 29 października, ponieważ co się działo? Stulecie Republiki Tureckiej, czyli państwa założonego przez Kemala Atatürka, takiego trochę tureckiego Piłsudskiego, a może nawet ktoś kogoś bardziej wybitnego niż Piłsudski, bo Atatürk dokonał głębokiej zmiany, czy był jakby przywódcą głębokiej zmiany, nie tylko ustrojowej, ale też kulturowej. Religijnej, a to jest też gazeta religijnej, państwo laickie, a to jest gazeta wydawana w Turcji Północnej, w Grecji Północnej, przepraszam. Grecja oczywiście no, w stanie dalekim od przyjaźni z Turcją. Wiemy, że stanowisko greckie jest jedną z głównych przeszkód przed zaawansowaniem się negocjacji na temat akcesji Turcji do Unii Europejskiej, ale właśnie, a może tym bardziej dlatego, w Grecji bardzo uważnie śledzą to, co się w Turcji dzieje. Tym bardziej, że podzielona wyspa Cypr ze wpływami tureckimi i greckimi świadczy o tym konflikcie, ale mówię świadczy dlatego, że wiele osób czy wielu Polaków podróżuje zarówno do Grecji, jak i na Cypr, ale Cypr jest takim miejscem, w którym najłatwiej zobaczyć ten konflikt, czy to niedogadanie się. Także tak, czy jeszcze Ludwiku coś tam z greckich tematów? No, ja mam tutaj przebojowe informacje dotyczące Grecji, ale Janku, co ty tam wyczytałeś dzisiaj, wczoraj? Ja pierwszą rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć i zacytować, bo jako że ty jesteś daleko, ja jestem tutaj na miejscu, to w ten weekend ukazało się w Gazecie Wyborczej taki fajny artykuł na temat 75. urodzin Krzysztofa Materny. I a propos tego, kto komu udziela głosu, bardzo ładnie było powiedziane o tym, że Krzysztof Materna takich umiejętności scenicznych nauczył się podczas prowadzenia koncertów Czesława Niemena i wtedy pojął, co znaczy potęga mikrofonu, który jak berło króla, który jest jak berło króla i kto ma mikrofon, ten ma władzę. Także to myślę, że też jest takie fajne pokazanie tego, gdzie... Czasem tu występuje długopis. Też jako tak. Także decydujący instrument. Szybki rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą i
Ciekawa sprawa, bo jak wszyscy, czy większość z nas założyła, ceny paliw zdążyły wzrosnąć. Jednocześnie Orlen opublikował wyniki finansowe, ale ich nie będziemy komentować. Natomiast bardzo ciekawe, że gorączkowe podwyżki cen na stacjach Orlenu są tłumaczone przez tęże firmą walkami Izraela z Hamasem. No, myślę, że taki ciekawy wybieg, żeby dać sobie alibi, że była inna wojna, były inne konflikty, to nie, ale ta akurat powoduje, że momentalnie trzeba podnieść ceny paliw. Jeszcze nawiązując dosłownie dwa krótkie artykuły nawiązujące właśnie do starej władzy, tak to nazwijmy. Polityka bardzo ciekawie opisuje tutaj, że koniec rządów PiS to jest dla polskiej gospodarki długo wyczekiwana zmiana. Bardzo szeroko opisywane, ile najbogatsi prezesi czy nominaci właśnie tej partii zarobili w spółkach Skarbu Państwa. No i rekordziści w ciągu tam 6 lat zarobili kilkanaście milionów złotych. To jest bardzo dużo. I ciekawostką jest to, że karuzele na tych kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa no, kręciły się bardzo szybko. Najlepszą czy najefektowniejszą plejadą prezesów może się pochwalić Pomorski Koncern Energa, który od 2015 roku miał raptem 11 prezesów. Wydaje się, że taka stabilizacja na najwyższych stołkach w spółkach, firmach, przedsiębiorstwach prywatnych czy państwowych to jest chyba gwarancja ciągłości, szansa budowania odpowiednich wyników finansowych, ciągłości strategii. Więc myślę, że to też takie do zastanowienia się dla właścicieli spółek, czy tą karuzelą nie należy trochę szybciej kręcić. Co ciekawe, okazuje się, że zgodnie z informacjami, które publikuje Polityka, Skarb Państwa jest właścicielem lub akcjonariuszem ponad 400 spółek, z czego jeszcze dodatkowy raport Ministerstwa Aktywów Państwowych mówi, że jest to ponad 600 spółek. Najciekawsza gospodarstwo agroturystyczne Kuty albo producent wozów asenizacyjnych Meprozet Kościan. No to no, wspaniale. Ciekawe no, Kuty spółki, to jest myślę, Kuty to są chyba... Przepraszam, czy ja jako emigrant chwilowy mogę jakoś odnieść się do tego? Udzielam głosu. Dziękuję bardzo. No to tych prezesów było więcej chyba nawet niż polska reprezentacja piłkarska miała trenerów w ostatnim czasie, więc to naprawdę jest dosyć wymowne. Zaczęli w ogóle od Krzysztofa Materny, to nazwisko jakby automatycznie wywołuje uśmiech, a potem przeszedłeś do kosztów i do wzrostów cen. I teraz ja powiem Państwu, że ponieważ jestem posądzany o to, że jakby wybyłem w szeroki świat, no to postanowiłem przed naszym spotkaniem też trochę światowo zasięgnąć jakby informacji o tym, co się dzieje i sięgnąłem do wybitnego dziennika francuskiego Le Monde, czyli właśnie świat, cieszącego się wysoką estymą. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że między innymi Janka i moją. To jest lekkie wykroczenie przeciwko formule tego programu, ponieważ popatrzyłem do wydania internetowego. Na pierwszej stronie, słuchajcie, no po prostu znowu ta Grecja. To znaczy, co się wydarzyło. W ciągu ostatniego roku ceny oliwy, chciałbym powiedzieć oliwy z oliwek, ale oliwa z oliwek to jest określenie pleonastyczne, bo oliwa może być tylko z oliwek. Wzrosły dwukrotnie. I teraz słuchajcie, Le Monde cytuje prawdziwych Greków. Pana, który mówi, że przeszedłem wielki kryzys ekonomiczny 2010-2018. Przeszedłem pandemię COVID-19, ale ta inflacja, która spowodowała, jeden z głównych czynników, który spowodował ten wzrost ceny oliwy, to jest najgorszy z koszmarów. Pani cytowana przez Le Monde mówi, że ja sobie mogę wyobrazić, że odmawiam sobie kupowania nowych ubrań. Ja mogę sobie wyobrazić, że nie jeżdżę na wakacje. Zresztą robiliśmy to w czasach właśnie tego najstroższego kryzysu ekonomicznego, ale ja sobie nie mogę wyobrazić braku pasemka oliwy
na mojej sałatce greckiej. Myślałem, że na włosach pasemka z oliwy, ale okej. Okay, no. No wiesz, tak przetłumaczyłem w ten sposób d'un filet d'huile, tak? Filet, no, czyli tak. Takie raczej pasemko, taka nuta filecik. Oliwy, prawda? Ale słuchajcie, to jest rzecz dosyć poważna, dlatego że Le Monde również cytuje takie głosy, które mówią, że ta oliwa to jest po prostu element kultury, to jest element tożsamości wręcz, ekonomii greckiej, zwykłego życia normalnych Greków. Zresztą znowu pojawia się tam kolejna pani, która mówi, że ona rozważa poważnie coś takiego jak sięgnięcie po olej ze słonecznika. Jezu, wyklną ją prawie na pewno. Dzieci nie będą przychodziły na obiady, wnuki powiedzą, że to jest jakieś po prostu, nie wiem, wpływy. Już nie chcę myśleć jakich religii czy jakich nacji. No, sytuacja pewno, jest dramatyczna. Sytuacja jest dramatyczna. No, żartujemy sobie, ale słuchajcie, widać, że po prostu ceny rosną i to zjawisko najbardziej, znaczy, no, rzeczywiście istnieje. Mam jeszcze jedną wiadomość, być może mniej skłaniającą do żartów, ale to za chwilę. No tak, bo ceny ropy naftowej czy benzyny rosną, ceny oliwy rosną. Są to niewątpliwie takie dotkliwe podwyżki, ponieważ jakby no, Grecy kupują oliwę niemalże codziennie. I to bardzo odczuwają w swoich portfelach. No, tu można Janku, restauracje, czyli również ta część biznesowa no, zaopatruje się w oliwę. Jak wiadomo, ten ma rację, kto ma restaurację. Natomiast tu chciałbym powiedzieć taką, bo The Economist porusza się, czy posługuje się takim indeksem Big Maca, to pewnie Grecy mogliby stworzyć indeks oliwy, jak powiedziałeś, eufemizm oliwy z oliwek, ale on mógłby wyznaczać pewnie, czy byłby najważniejszym elementem takiego koszyka produktowego. Natomiast jak mówimy o Grecji, mówimy o oliwie, no to można sobie pomyśleć też o igrzyskach. A igrzyska, to tutaj przed chwilą, przed wejściem na antenę, wspominałeś o jednym ze znanych piłkarzy. Natomiast ja też chciałbym spojrzeć do weekendowego wydania przeglądu sportowego. Nie, przepraszam, tak, weekendowego wydania przeglądu sportowego. Przegląd sportowy, co powiedziałbym, też takie znamienne, zaczął się ukazywać w 1923 roku, więc to jest, przepraszam, w 22 roku, to już jest ponad 100 lat, ale ostatni, nazwijmy to kryzys, jeśli chodzi o prasę papierową, którego my jesteśmy antytezą, bo staramy się wspierać dzienniki i tygodniki, czy po prostu prasę papierową i kupować. Przegląd sportowy ukazuje się tylko w poniedziałki i w piątki, co oczywiście powoduje, że te wydania są obszerne i dają bardzo dużo ciekawych takich analiz. I w ostatnim, w piątkowym właśnie wydaniu pojawiło się takie paradoksalne pytanie, czy polskie stadiony nie są za małe? Okazuje się, że w ostatnim czasie kibice przychodzą bardzo tłumnie na mecze. To jest też fajne, no bo pokazuje, że ta branża rozrywkowa czy branża spędzania wolnego czasu coraz lepiej sobie daje radę. I patrząc na to z punktu widzenia stricte ekonomicznego, okazało się, że dwa kluby z Dolnego Śląska, Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin, potrafiły wyprzedać bilety na ostatnie szlagierowe mecze odpowiednio z Legią i Lechem. Ale co jest najbardziej interesujące, to, że na meczu Śląska pojawiło się 40 tysięcy ludzi, oznacza dla sponsorów bardzo dużą ekspozycję, czy większą ekspozycję niż normalnie, bo okazuje się, że transmisję meczu w telewizji cyfrowej, kodowanej z Legią śledziło 140 tysięcy ludzi. Jak dodamy do tego 40 tysięcy osób na stadionie, to robi się już tego prawie 200 tysięcy. Więc w porównaniu z tym, co było wcześniej, kiedy przychodziło po 10, kilkanaście tysięcy widzów, ten ekwiwalent dla sponsorów, czy dla firm, które chcą się po prostu reklamować, znacząco wzrasta. To chyba jest dobry znak, że zainteresowanie polską piłką, nawet jeżeli mówisz o tym, że trenerzy się często zmieniają i tak dalej, myślę, że jest dobrym trendem, bo fajnie, żeby wspierać to, co nasze, lokalne, polskie, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Ludwiku, chciałeś coś powiedzieć, udzielam Ci głosu. Chciałem tak powiedzieć, troszeczkę tak zgryźliwie pod tym greckim słońcem, że no to, że im więcej kibiców, im więcej ludzi na stadionie, tym lepiej dla biznesu piłkarskiego, no to jest takie odkrycie ekonomiczne, które wydaje mi się, ktoś już go dokonał przed Tobą.
No jest to możliwe, natomiast nie wiem, czy wszyscy, prawda, wiedzą o tym, że ale... stadion we Wrocławiu w końcu się zapełnił. To jest duża, duża rzecz. Tak, ale to chyba było na meczu Legii, prawda? Na meczu z Legią. No na meczu z Legią, tak. Ale ja też czytałem, bo już byłem chyba na obczyźnie wtedy, że na mecz Legii ze Stalą Mielec, który zakończył się rezultatem takim, że może spuśćmy nad tym jako ludzie z Warszawy zasłonę miłosierdzia, to podobno sprzedano wszystkie bilety, czyli tam łącznie z karnetami kibiców sprzedaż biletów to było coś 30 tysięcy, ale na stadionie pojawiło się 20 czy 23 tysiące, coś w tym rodzaju. Innymi słowy, były bardzo, bardzo widoczne wolne miejsca. No to jest jednak dużo między, powiedzmy, sprzedażą na poziomie 30... Ile wynosi pojemność stadionu? No, tam było sprzedanych pewnie 28 tysięcy. Tak, tak, tak. Oczywiście. No tak. Ale no-showy pojawiają się w każdej branży. To jest raz. Dwa. Jest też dużo osób, które kupuje karnety i nie zawsze przychodzi na dane wydarzenie. Tak czy siak, to jest bardzo dobry trend i to nie jest odkrywanie Ameryki, natomiast no, jest pokazywanie tego, że jakby Polacy zaczynają doceniać, czy poprzez to, że się jednak społeczeństwo bogaci, doceniają aktywne czy urozmaicone spędzanie wolnego czasu. Zresztą jak sobie przypomnimy ostatnie koncerty, czy przyszłe koncerty i Dawida Podsiadły, czy Sanach na Stadionie Narodowym, to okazuje się, że to, co było jeszcze do niedawna tak, trudne do wyobrażenia, no to polscy artyści młodego pokolenia są w stanie wyprzedawać największy obiekt tak naprawdę koncertowy czy rozrywkowy w Polsce i to nawet dwa dni z rzędu. To też pokazuje, że nie muszą przyjechać Rolling Stonesi, nie musi przyjechać Real Madryt, żeby stadiony, czy ze względu na koncert, czy ze względu na wydarzenia sportowe, były zapełnione. Ja uważam, że to jest świetna informacja, dlatego odsyłam do lektury przeglądu sportowego i tego paradoksalnego pytania, czy te stadiony nie są małe. Ja odpowiadam, według mnie są za małe, ponieważ jeżeli na rzeczonym stadionie Legii mamy już tam 5 czy 6 z rzędu soldoutów, no to oznacza, że zaraz będzie po prostu tych miejsc brakować. I to pewnie zmierza w stronę niemiecką, gdzie tak naprawdę każda kolejka to większość stadionów wyprzedanych do ostatniego miejsca. Na najlepsze stadiony czy na najlepsze drużyny po prostu bardzo, bardzo, bardzo trudno dostać bilety. I niech ten trend będzie z nami jak najdłużej, bo ludzie, to jest pozytywne. No to jest trend, który na pewno będzie z nami. Ludzie uwielbiają się gromadzić. Część z tych ludzi gromadzi się głównie po to, żeby zrobić sobie foty na Instagram. Przy okazji ktoś im powie, że są w ogóle na meczu piłkarskim. Ale mam teraz taką historyjkę. Wczoraj próbowałem kupić gazetę, to nie jest takie proste w ogóle, powiem wam, że przejechałem całą Turcję i nie udało mi się zobaczyć papierowej gazety. W Grecji Północnej też nie było to takie łatwe, ale w końcu znalazłem i pytam się pani kioskarki, o czym mówi ten tytuł na takim tle jakimś niebieskawym i o czym w ogóle jest ten artykuł. Pani kioskarka zaczęła mi wyjaśniać i zrozumiałem z tych wyjaśnień po angielsku. W Turcji by to nie było możliwe, bo tam właściwie z mojego doświadczenia wynika, nikt nie mówi po angielsku, że to jest artykuł o tym, że jest projekt obniżenia wieku emerytalnego w Grecji. No więc, ponieważ jest to temat tradycyjnie również polski, pytam się, a ile wynosi teraz wiek emerytalny, czy wiek, po osiągnięciu którego przechodzi się na emeryturę, i pani kioskarka mówi na to 67 lat, co wprawiło mnie w zdumienie. Zadałem pytanie, czy dla kobiet i dla mężczyzn tak samo? Tak, dla kobiet i mężczyzn tak samo. No i jako, jakby to powiedzieć, sumienny korespondent zagraniczny programu Rynki na Papierze, postanowiłem to sprawdzić w internecie, jak to jest z tym wiekiem emerytalnym, no bo to w ogóle jest jakoś sprzeczne z takim stereotypowym wyobrażeniem Greków, że oni raczej udają Greka, jeśli chodzi o pracę, niż pracują do 67 roku życia. No i okazuje się, że faktycznie tak jest. Co prawda jest tam taki trik, że jak się przepracowało 40 lat, osiągnęło się pewną liczbę dni tych składkowych, to można przejść na emeryturę w wieku 62 lat, więc jest tutaj pewna jakby pewna furtka. No ale jednak 67 lat
to bardzo robi wrażenie. Kiedyś było inaczej, ale Unia Europejska i zwłaszcza Niemcy w ramach Austerity Program narzuciły właśnie podwyższenie wieku emerytalnego. Koszty tego całego systemu zabezpieczenia społecznego są olbrzymie w Grecji. To jest takie memento też dla Polski. To się odbija na dofinansowywaniu pomocy społecznej, edukacji, zasiłków dla bezrobotnych i służby zdrowia, czyli no tak, jakby ale to możemy sobie główna oczywiście... część tego finansowania idzie właśnie na finansowanie rent i emerytur. Zdecydowanie jest to memento dla Polski i też w kontekście wyborczym, no bo liczymy na to, że może teraz budżet Polski stanie się bardziej transparentny i będzie wynikał z ustawy budżetowej, a nie trochę z ustawy budżetowej, a trochę ze stron internetowych PFR-u i BGK. No tak, no to pewnie karuzela stanowisk zacznie zaraz się kręcić, czy nam się to podoba, czy nie, a raczej nam się w tym kontekście podoba. Myślę, że też dosyć ciekawym stanowiskiem do obsadzenia będzie stanowisko przewodniczącego KNF-u i tutaj też różnego rodzaju ruchy, czy tańce zostają już, że tak powiem, odtańczone czy wykonane, bo mówi się o tym, że ten przedłużenie tego okresu interregnum, to znaczy do sformowania rządu już zbudowanego wokół Koalicji Obywatelskiej, będzie przedłużone, bo żeby właśnie jeszcze PiS mógł nominować swojego przewodniczącego KNF-u, to jest tym bardziej, powiedziałbym, dzisiaj palące, ponieważ jak donosi piątkowy parkiet i o czym już wiemy od jakiegoś czasu, notowania ASI, czyli alternatywnych spółek inwestycyjnych, są zawieszone już od miesiąca. Przez legislacyjny bałagan inwestorzy od 29 września nie mogą handlować na rynku akcjami 9 spółek. To, że ten legislacyjny bałagan był, jest i mam nadzieję już nie będzie tak częsty, to wiemy. Natomiast bardzo ciekawie tutaj wypowiada się na ten temat Ministerstwo Finansów, bo na pytanie właśnie co z tym fantem zrobić, jak to będzie dalej wyglądało, odpowiedź ministerstwa brzmi następująco. Nowe przepisy nie zobowiązują inwestorów detalicznych do zbycia posiadanych akcji ASI. No brawo, no to cieszymy się, że nowe przepisy nie zmuszają kogoś do pozbywania się akcji. Z drugiej strony zawieszenie obrotu giełdowego akcjami ASI nie wyłącza możliwości dokonywania transakcji tymi akcjami w ramach umów dwustronnych. No to też świetnie, czyli to oznacza, że tak naprawdę niewiele się stało, no bo nikt nikogo nie zmusza do sprzedaży. Co więcej, rzecznik KNF-u mówi o tym, że trzeba mieć też na uwadze, że tego typu inwestycje mają zasadniczo charakter długoterminowy. No to też bardzo dziękujemy oczywiście za informację, jak długo należy trzymać dane papiery. Z tego punktu widzenia, biorąc pod uwagę fakt, że zawieszenie obrotu z założeniem będzie czasowe, horyzont czasowy zawieszenia obrotu należy postrzegać w kontekście długoterminowego charakteru inwestycji w ASI. No powiem szczerze, że takiego kuriozum to dawno nie przeczytałem. Co więcej, jest tu też mowa o tym, że inwestorzy mogą dokonywać transakcji poza systemem giełdowym, to nie zostało oczywiście zakazane i tak dalej. Czyli jednym słowem, ktoś komuś, że tak powiem, powiedział, że swojego samochodu, mieszkania, nie wiem, hulajnogi nie może sprzedawać oficjalnie, natomiast może to zrobić na rynku poza rynkiem. Oczywiście płynności nie ma, ale przecież to jest inwestycja, drogi Ludwiku, w twoją hulajnogę długoterminową, no tak, więc ale... sprzedaj za 3 lata albo Janku, za 10. No bo widzisz, to są bardzo trafne obserwacje i uzasadnione reakcje, ale mi się wydaje, że po prostu my nie rozumiemy jednej rzeczy, zarówno ty, jak i ja i zapewne jeszcze bardzo wielu ludzi. I Grecy. To znaczy nam się wydawało, że giełda jest bardzo potrzebna, że jest jakimś nawet wręcz niezbędnym instrumentem czy instytucją rynku kapitałowego. No to jest błąd, bo jak widzisz, akcjami można sobie handlować dwustronnie. No, po prostu oczywiście trzeba tylko, nie wiem, obdzwonić kogoś albo no nie wiem, wysłać maila do kogoś. Ta, no to bardzo przyjemne. Właśnie, po prostu, no,
Po prostu jak się przyjmuje pewne błędne założenia, no to potem się dziwisz, tak? To trzeba przyjąć trochę inne założenia. Dziwisz się, jak dziwisz, oczywiście. Na marginesie trzeba dodać, że to jest ponad 1,5 miliarda aktywów, to znaczy wartość tych papierów, które dotyczą Asji, w głównej mierze jest to MCI pana Czechowicza, więc to są jednak duże podmioty. Myślę, że na ja bym koniec tutaj chciał dodać jeszcze, ja bym chciał dodać jeszcze 3 zdania na temat tego, co jeszcze wyczytałem w tym Le Monde. Może niedługo sztuczna inteligencja będzie pisać te wszystkie ustawy i to będzie jakoś lepiej wtedy z lepszym skutkiem niż jak będą je pisać urzędnicy. Co wyczytałem, że Joe Biden, prezydent jeszcze Stanów Zjednoczonych, podpisał wczoraj dekret prezydencki. Dekret prezydencki podpisał, co samo w sobie jest ciekawe, bo szczerze mówiąc nie słyszałem o tym, żeby była taka forma ustawodawcza w Stanach Zjednoczonych. O środkach kontrolowania sztucznej inteligencji. To jest oczywiście w kontekście mało biznesowym, a zdecydowanie w kontekście bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i wszystkich kluczowych systemów tego państwa. Podpisał ten dekret, to są konkretne środki. Oczywiście raczej wątpię, żeby były skuteczne, ale w każdym razie akcja jest, można powiedzieć, bardzo zdecydowana. I Biden powiedział, bardzo eksplicite powiedział, że my nie możemy się zdawać na jakiś długi proces legislacyjny, na kongres, na jakieś tradycyjne tryby, bo tu chodzi o technologię, która rozwija się niemalże z prędkością światła, a my musimy być jeszcze od tego szybsi, stąd właśnie ten dekret. Jasne, to tylko jeśli mówisz o świetle i o takich, powiedziałbym, dużych czy ważnych rzeczach, to jako że jutro jest 1 listopada, warto też spojrzeć na pierwszą stronę, na koniec naszej rozmowy i pierwszą stronę dodatku do Gazety Wyborczej o osobach, które w ostatnim roku umarły. I to myślę też jest tak, żebyśmy pamiętali o tych wielkich, o wielkich futbolu, bo prawie rok temu zmarł Pele i niecałe pół roku temu zmarła Tina Turner i to są takie postaci, no powiedziałbym, kultowe, emblematyczne i w przeddzień 1 listopada warto też tutaj trochę zadumać się nad tym, pochylić się nad historią swoją, swojej rodziny i tak trochę do tego podejść też nie tylko z punktu widzenia zapalenia świeczki, ale jednak, żeby to wywołało jakieś, że tak powiem, ciągi myśli czy zastanowienia się, o czym też piszesz we wczorajszym artykule, felietonie cotygodniowym w Parkiecie. Zbliżamy się chyba do końca, Ludwiku, jeszcze zawsze, ostatnie zdanie. To zawsze warto robić, co powiedziałeś. Mówię to całkowicie już tym razem poważnie. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają za uwagę. Dziękuję Tobie, Janku, za nasz dialog, jak zwykle. Ludwik Zaulewski, Janusz Petrulski, Łazarowicz. Dla Państwa Rynki na Papierze ze studia na żywo z Warszawy.